rzeczywiście pod koniec zeszłego roku w niektórych miejscowościach, gdzie większa ilość ofert kwalifikowała się do programu MdM, rzeczywiście było widać ten ruch, ale w miastach takich, gdzie tych ofert było niewiele, jak Warszawa, Wrocław, program MdM na rynku wtórnym nie miał tak wielkiego znaczenia. Natomiast wszyscy wiemy, że w dniu 16 marca Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił zakończenie przyjmowania wniosków na rok 2016. Zostało wyczerpane 95% planowanego funduszu wsparcia, które wynosiło na ten rok 730 milionów złotych. Można jeszcze składać wnioski, ale z dofinansowaniem na rok 2017 i 2018, ponieważ na ten czas zaplanowano program MdM. Sytuacja robi się skomplikowana, ponieważ według danych Banku Gospodarstwa Krajowego na przyszły rok zostało już wykorzystane około 30% środków, a wiemy, że rok przed można składać tylko do wysokości 50% środków. Więc być może okaże się, że za kilka miesięcy również na rynku pierwotnym zostaną środki wstrzymane. Wtedy trzeba będzie pod koniec roku na rynku wtórnym szukać mieszkania, który wypłata będzie na początku przyszłego roku, i po 1 stycznia składać wniosek na pozostałe 50% przeznaczonych środków. Może się okazać, że w przyszłym roku temat zostanie zamknięty już na koniec stycznia. Na rynku pierwotnym myślę, że należy się spieszyć, dlatego że jest wiele inwestycji deweloperskich, gdzie płatności są przewidziane na rok 2017, a nawet na 2018. Więc chcąc skorzystać, myślę, że trzeba już bardzo poważnie myśleć o tym i sprawę pilotować. Natomiast na rynku wtórnym na dzień dzisiejszy możemy sobie absolutnie rynek wtórny odpuścić. Dopiero pod koniec roku, myślę, że październik, listopad, trzeba się zacząć rozglądać za mieszkaniem, tak aby na początku stycznia zrealizować transakcję i załapać się, mówiąc lakonicznie, na środki MdM, bo w przyszłym roku może się okazać, że nie w połowie marca braknie tych środków, ale braknie ich już na przykład w połowie lutego albo na koniec stycznia.